Witamy i jedziemy znowuż, pewnie już poznajecie, tu jest ta Fundacja Rodzin Polskich imieniem świętego Jana Pawła. Pewnie wjadę i pewnie znowuż będzie Misza z kamerą, czeka już od wczoraj. Tak zobaczymy, na ile on jest sprawny w tym, żeby się już zmontować. I czy mamy Miszę, czy nie mamy? Jest Misza! O, witamy Was bardzo serdecznie. I my tu znowu my w tym samym miejscu jesteśmy. Amen. Dzisiaj dogramy coś więcej do tego tematu, który był ostatnio. Pozdrawiam. O, zobaczcie, jakie piękne są nasze polskie świony. Kraina kontrastów. Tutaj takie familoki są. A tutaj AMG Mercedes. A co? Może kradzione, ale to nie jest ważne. Ważne, że po prostu jest tutaj, zobaczcie, ruch Chorzów. Tak zawsze pamiętam, że tu walka była odwieczna. Za kim idziesz? Więc tu widać, że garaż należy do ruchu. Tak, to zdecydowanie, no, inaczej być nie może. A tu z tyłu już widać taką niesamowitą kamienicę i o niej Wam zaraz troszkę opowiemy. Ale jak będziemy bliżej, żeby było widać, przy czym my jesteśmy. Detailing. Kamienica detailing, tak. Tu widać, że my się detalami zajmujemy. Taka ciekawostka, słuchajcie, widzicie, że troszkę tutaj jest tak, że tak powiem, no szpanu nie ma. O, szpanu nie ma. Ale ciekawostkę Wam powiem, że jesteśmy na plecach budynku, który w ostatnim odcinku oglądaliście. Tak, jesteśmy właśnie na tych plecach i się tutaj będzie działo, ale co to Wam dopiero powiemy. Widzicie, jak ładnie, o, budynek grozi zawaleniem. Musimy się postarać, żeby przed zawaleniem nastąpiło odnowienie. Tutaj? Taka oto kamienica i dlaczego my pod nią stoimy, się zaraz dowiecie. Witam Was serdecznie. Rok temu na tej kamienicy zobaczyłem piękny baner, że kamienica idzie na sprzedaż i od tamtej pory próbujemy stworzyć coś, co będzie jedynym w swoim rodzaju miejscem w Świętochłowicach. Amen. Zobaczcie, poza Miszą nawet Telewizja Polska zainteresowała się sprawą i oni już taką prawdziwą kamerą będą kręcić i nawet prawdziwi operatorzy będą, więc słuchajcie, jest szansa na dobry filmik. Ale mam nadzieję, że to nie tylko filmik będzie dobry, ale to, co z tego wszystkiego powstanie. Witam serdecznie. Znowuż jesteśmy z Ginkiem tutaj. Teraz jesteśmy tutaj w biurze tego budynku, który poznaliście ostatnio. Tu było kręcone antidotum. Ginku, pytanie do Ciebie, bo musimy się ludziom jak najwięcej opowiedzieć, więc musimy się jak najwięcej dowiedzieć. Po co ta kamienica? Słuchaj, Wiciu, od 10 lat Fundacja służy tutaj mieszkańców naszego miasta i nie tylko, a chcemy służyć jeszcze lepiej. Od roku prowadzimy opiekę wytchnieniową i chcemy w tym domu stworzyć 8 mieszkań opieki wytchnieniowej. Działamy na rzecz młodzieży i chcemy stworzyć takie mieszkania dla młodzieży wychodzących z domu dziecka, nie potrafiących ich samodzielnie funkcjonować. Tam będzie również stolarnia, gdzie będziemy uczyć zawodu. Będzie również kawiarnia, gdzie będzie szło po prostu przygotowywać młodych ludzi do tego, aby mogli nauczyć się pracy w kawiarni. Będzie również miejsce, gdzie dziewczyny, które są w stanie błogosławionym, będą mogły dotrwać do momentu rozwiązania. Jeśli będą chciały, to pomożemy przy wszystkich formalnościach, aby mogły wrócić i zacząć spokojnie swoje życie rodzinne. A powiedziałbyś, co to jest ta pomoc wytchnieniowa? Bo to może być takie słowo, nazwa, wiesz, daleka ludziom. Trudne. Od niedawna dopiero to słowo trafiło do naszego języka. Są osoby, które są osobami leżącymi, często niepełnosprawnymi. I ktoś z rodziny najczęściej, czy sąsiedzi, opiekują się tymi ludźmi. I ta pomoc wytchnieniowa jest właśnie dla tych ludzi, żeby oni mogli trochę odetchnąć. To my wtedy przejmujemy te obowiązki opieki nad taką osobą niepełnosprawną. Ach, a na jak długo byście chcieli taką osobę wtedy wziąć do siebie? Na ile możecie? Chcielibyśmy, żeby każda osoba z Polski, gdziekolwiek będzie się znajdować, jeśli będzie takiej opieki potrzebować, to raz w roku na 2 tygodnie będzie mogła tutaj tą osobę niepełnosprawną dostarczyć. My się zajmiemy i będziemy tą osobą się opiekować. Piękna idea, super. Znaczy, nie znałem czegoś takiego, tego się dopytuję. Też wiem, że tutaj będą w planach są zagospodarowania mieszkań
dla matek też z dziećmi, które samotnie wychowują dzieci, tak? Tak, no chcielibyśmy, aby zwłaszcza te mamy, które przeżywają różne trudności rodzinne, gdzie jest i przemoc, i różne inne trudne sytuacje, żeby tu również mogły w tych naszych mieszkaniach zamieszkać, dotrwać do rozwiązania tych konfliktów rodzinnych i wtedy mogły czuć się tu spokojnie, bezpiecznie. My będziemy jakby nad tym całym domem mieli pieczę. Pięknie. Też wiem, chodziłem tutaj, ostatnio byłem, widzę, że piękne zajęcia prowadzicie, są teatralne zajęcia dla starszych osób, są te tam plastyczne różne zajęcia, tak, takie tego w szkole, mamy dosyć inne, sporo. Tak, warsztaty dla dzieci, dla młodzieży. I też z tego, co zobaczyłem na planie, ten budynek, w którym się mieścimy teraz, tak, który jest w waszej fundacji, miałby być połączony z tą kamienicą. No i w projekcie, zresztą sami zobaczycie, zaraz będą rysunki, zobaczycie na rysunkach, jak to pięknie ma wyglądać. Ale to, co mnie też interesuje, na dole ma też powstać kawiarnia, być może Niebo w Mieście to będzie. Bardzo tak? bym chciał. No, my też. I pytanie jest moje, ile osób u góry w tych dwóch górnych piętrach mogłoby jednocześnie mieszkać, czyli być, no, być osobami, które tutaj zamieszkują i tą pomoc uzyskują? Mhm. To wszystko, to całe centrum, które chcemy stworzyć, będzie się składało z trzech budynków. Ten, w którym obecnie jesteśmy i tu będzie prowadzone to wszystko, co do tej pory miało miejsce. I warsztaty. Te wszystkie warsztaty, spotkania z psychologiem. W tym środkowej części, którą trzeba dobudować, tak jak już łącznik, tak, łącznik. Wcześniej wspominałem, na dole będzie stolarnia, gdzie będzie kilkanaście osób na pewno mogło się nauczyć działania zawodu stolarza. W kawiarni będą osoby, tak jak mówiłem, chcielibyśmy, aby były osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a u góry będzie jeszcze warsztaty terapii zajęciowej, będzie żłobek dla maluchów, a całkiem u góry będzie ogród na dachu, gdzie będziemy mogli z tymi osobami niepełnosprawnymi, leżącymi, potrzebującymi opieki wytchnieniowej spacerować. Będą nawet tak przygotowane drzwi, żebyśmy z łóżkiem mogli wyjechać na dach. Wszystkich mieszkań będzie kilkanaście łącznie. To będzie i opieka wytchnieniowa, i dla matek z dziećmi, i dla samotnych mam przygotowujących się do rozwiązania oraz dla młodzieży wychodzących z domu dziecka i przygotowujących się do samodzielnego życia. Amen. Piękna rzecz. Ja jeszcze bym ostatnie pytanie zadał. Czy przez ten czas działalności waszej, którą tu prowadzicie, macie, znaczy ja wiem, że macie takie piękne sukcesy, które pokazują, że człowieka z trudnej sytuacji można przez zaopiekowanie wyprowadzić z tej trudnej sytuacji, ale takie najpiękniejsze świadectwo, które ty pamiętasz, osoba, która najbardziej dotknęła cię, jak Pan Bóg, no, trzeba powiedzieć, Pan Bóg za waszą pomocą przemienił jej życie. Magda to dziewczyna, która parę lat temu do nas trafiła. Znajomy ksiądz nas prosił o opiekę. Ona była w ciąży, kilkukrotnie próbowała tą ciążę usunąć. Ksiądz Jarek nie wiedział, w jaki sposób pokierować nią, żeby ktoś się mógł nią zaopiekować. Myśmy przejęli te obowiązki, znalazłem dla niej mieszkanie, wyremontowaliśmy, wyposażyliśmy. Przychodziła do nas na zajęcia, znalazła cel w życiu, dotrwała do rozwiązania. Oczywiście ona tego dziecka nie chciała, więc pomogliśmy przy adopcji tego dziecka. Magda obecnie wyjechała, jest w Holandii, ale dziecko żyje, jest w wspaniałej rodzinie. To był taki dla nas jakby najważniejszy, bo uratowaliśmy jedno życie ludzkie. Amen. Amen. A domyślam się, że dzięki temu budynkowi będzie można kolejne życia ludzkie ratować. Bardzo bym chciał. Chwała Panu. Chwała Amen. Panu. Jak to mówi święty Jakub 1:22, nie bądźcie tymi, którzy oszukują samych siebie, lecz wprowadzajcie słowo w czyn, i wy to słowo wprowadzacie. Dziękuję. Dzięki serdecznie. I kochani, wszystkich was zapraszamy, jeśli chcecie, podoba się wam ta idea, do wsparcia. Link będzie na dole w filmiku, pod filmem, na zrzutkę. Kto by chciał się dołożyć, to serdecznie was do tego zapraszamy. Ja z swojej strony mówię, wiem, że warto. Dziękujemy bardzo. Z Bogiem. Z Bogiem. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Antidotum, odcinek 408. Tadam. 10:05.
Żartuję. Dobra, to, słuchajcie, przechodzimy od razu, albo mieliśmy ogłoszenie we wstępie, to też jak kogoś to by interesowało, żeby się do tej sprawy dorzucić, to jest naprawdę piękna sprawa, bo trzeba tym ludziom pomagać, a tak się komuś by udało, to byśmy się bardzo cieszyli. Były już pytania, jak sprawa z więźniem, nie wiem, bo właśnie jak my nagrywamy, to w tym czasie jest rozmowa, a drugie pytanie to spotkanie, a kwestia auta. No jest szansa, że się jutro już wyjaśni. Dzisiaj jeszcze wieczorem będę dzwonił, że jeszcze lepsza aukcja się trafiła i być może auto będzie już kupione w tym tygodniu. No a potem sprowadzane do Polski, trochę to potrwa. Dobra, jedziemy. Ezechiel 47 rozdział. Taki był zupełny skok teraz do Ezechiela mamy. Tak, ci, co byli na kursie KAMH, to wiedzą, o co chodzi. Przerobiony. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była zwrócona ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza i wyprowadził mnie przez bramę północną i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Anioł rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, a wtedy wody stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będzie tam też niezliczona ilość ryb, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Kochani, tutaj trzeba by było dodać do tego, to jest taki fragment wybrakowany, nie ma całej tej opowieści po tym, jak Ezechiel to wszystko wchodzi, ale dobrze, bazujemy dzisiaj na tym, co mamy, czyli na tym fragmencie, tego fragmentu. Spod ołtarza wypływa woda, czyli spod świątyni, czyli no świątynia jest tym miejscem, z którego wypływa woda, która, jak potem czytamy, co robi, no wszystko, dokądkolwiek nie wpłynie, staje się zdrowe, staje się żywe, można by jeszcze dołożyć, staje się święte, tak, ona daje życie, woda daje życie. I tam jest nawet ten opis, że ta woda nawet wpływa do słonych wód, to te słone wody stają się zdrowe. Chodzi o to, że nie przestają być słone, tylko słodkie. Bo wiecie, że w słonej wodzie, słoną wodą ciężko podlewać rośliny żywe, nie? Więc słodka woda jest potrzebna dla pełni życia. No ale istotą tego wszystkiego jest, to wszystko dzieje się spod świątyni. I teraz, jeżeli popatrzymy globalnie, to Kościół jako, nie twój budynek, mój budynek, tylko Kościół jako zbiorowisko ludzi, jako całe to zbiorowisko ludzi wierzących, to spod tego Kościoła wypływa, czy spod Chrystusa, można powiedzieć, który jest głową tego Kościoła, wypływa woda. Ale jak pójdziemy dalej, to świątynią Ducha Świętego jesteśmy my, nie? To skoro ja, ty jesteśmy świątynią Ducha Świętego, no to ty, ja jesteśmy świątynią, a skoro ty, ja jesteśmy świątynią, to spod nas ma wypływać ta woda ożywcza. Teraz co jest tą wodą ożywczą? Gdyby to przełożyć już teraz na dzisiejszy grunt, no to, co się rozpoczyna od drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich, gdy Duch Święty zstępuje, to ten Duch Święty zaczyna pozytywnie infekować świat, zaczyna się rozlewać wszędzie, przez wszystkich tych, którzy uwierzyli, że są świątynią Ducha Świętego, i z ich życia na kolejnych ludzi, i na nie tylko ludzi, bo także na rzeczy, na materię, na wszystko zaczyna się wylewać woda Ducha Świętego. Czyli my mamy być nośnikami, naczyniami, które tą wodę życia zanoszą innym ludziom.
Tu dochodzi z jednej strony właśnie o życie, by to życie było w pełni, jak przyobiecał Pan Jezus, by ludzie doświadczali pełni życia, a nie popłuczyn życia, ale tu też chodzi, by to, co właśnie zdrowie uzdrawiać, i mnie zawsze dotykało w tym fragmencie, że tak tam jest wypłynie, wszystkie te istoty żyjące, od których tam się robi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu, czyli miało już umrzeć, ale pozostają przy życiu. Duch Święty daje nam życie, życie wieczne nam daje, tak? Będzie tam też niezliczona ilość ryby, dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Amen? Wszystko będzie uzdrowione. I zobaczcie, jak my mało chodzimy w duchu, skoro wszędzie, gdzie przebywamy, nie ma jeszcze tych uzdrowień. To jest to, co wczoraj się żaliłem w Antidotum, że na tych rekolekcjach nikt nie wstał z wózka i nikt niewidomy nie przejrzał, tak? Że tego nie było, ale to ma być. Więc w tej obietnicy się nie poruszaliśmy, ale mamy się poruszać i ja chcę się poruszać. I też to mówię teraz przed Bogiem, przed wami. Ja chcę, żeby owocem mego życia było też to, co tu jest. Wszystko będzie uzdrowione. Oczywiście to uzdrowienie jest w Bogu, ale my tego Boga nosimy. Tak jak Maryja jest tą, która nosiła ducha w środku, nosiła Jezusa fizycznie w środku, to była napełniona, tak my jesteśmy napełnieni. Raz w dniu chrztu, dwa podczas bierzmowania, trzy podczas każdego sakramentu, cztery podczas modlitwy o wylanie Ducha Świętego, kiedy spełnimy te trzy warunki, prosić, pragnąć, prosić i wierzyć, że otrzymamy. Amen. Więc mamy być pełni Ducha, mamy być niosącymi Ducha i zanoszącymi Ducha tym, którzy Go jeszcze nie mają. No i teraz nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Amen. I taka ma być, bracia, siostry, nasza rola, ludzi wierzących. Mamy zanosić życie, mamy zanosić uzdrowienie, mamy być błogosławieństwem w kwestii obfitości, zaopatrzenia ludzi w to wszystko, czego im brakuje. Czyli z jednej strony to może być materialny brak, a z drugiej strony to może być duchowy brak, mentalny brak. Mamy zmieniać świat na lepsze, mamy być przedstawicielami Boga. I tu oczywiście świetnie pasowałby psalm pierwszy, ale już widzę, że dzisiaj jest 46. No ale też bardzo dobrze. Amen. Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła. Amen. Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek Najwyższego. Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje. Bóg je wspomoże o świcie. Pan zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi. Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła. No, Bóg jest w Kościele. I jak już widzimy, tyle tysięcy lat toczy się historia Kościoła i On jest. I czy są ciemne chmury nad tym Kościołem, czy świeci słońce, to ten Kościół trwa, ponieważ głową jest Jezus Chrystus. Po prostu głową jest Jezus Chrystus. A my jesteśmy Jego ciałem, bo no też Ty jesteś Kościołem, ja jestem Kościołem, mój mąż jest Kościołem, każdy z nas, jak tu się spotykamy, jesteśmy Kościołem. Twój mąż? Tak, mój mąż jest Kościołem. Amen. I to jest takie piękne słowo, bo Bóg i Jezus to mówił w Ewangeliach i później w listach też to się powtarza, że Bóg właśnie chce, żebyśmy byli miejscem Jego przebywania. Czyli jeżeli ja jestem Kościołem, to we mnie właśnie to jest miejsce dla Boga, miejsce przebywania. No wiadomo, trzeba jeszcze się odnieść do dnia wczorajszego, czy jest to miejsce, czy tam Bóg naprawdę znajdzie, czy znajdzie, tak? No, nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie. Ale właśnie, czy znajdzie Bóg dla siebie to miejsce we mnie? Natomiast to, że Bóg chce przebywać we wnętrzu swojego Kościoła i to, że też przebywa w naszym Kościele, Bóg przebywa w naszym Kościele i teraz przechodzimy trudny czas jako Kościół, natomiast Bóg jest w naszym Kościele, ale też nawet odnosząc się tak technicznie, mnie to
dotyka, że właśnie tam, gdzie jest świątynia, tam, gdzie stoi jakakolwiek świątynia, tutaj mamy dużo kościołów w Rzeszowie, no w ogóle w całej Polsce jest bardzo dużo kościołów, no to w każdym z tych kościołów przebywa Bóg. Przebywa Bóg i jeżeli jest ci się trudno, nie wiem, czasem spotkać z Bogiem na modlitwie osobistej, bo masz trudny czas, bo jeszcze nie potrafisz, bo cokolwiek i tak idzie ci po grudzie, to zawsze możesz właśnie pójść do świątyni i tam pobyć w Bożej obecności, w takiej naprawdę fizycznej Bożej obecności, też takiej bardzo bliskiej, takiej tej cudownej. Ponieważ jest tam Najświętszy Sakrament, więc Bóg tam przebywa i możesz właśnie tam też poprzebywać, nie? Przed Bogiem i pozwolić Duchowi Świętemu kształtować się w tej świętej obecności. No i też, kiedy właśnie nie ma tak Eucharystii w Kościół, jeżeli jest otwarty, to ja lubię przebywać w Kościele, bo tam jest tak cicho, taki moment jak po mszy, wszyscy wychodzą, jeszcze nie jest Kościół zamykany, no to my zawsze zostajemy dłużej, bo po prostu to jest takie przebywanie w tej świętej ciszy i ja lubię wtedy też właśnie przebywać w Kościele, więc dziękuję Bogu, że mam taką możliwość, że mam tutaj blisko kościoły, czy mogę podjechać, nawet mam ulubiony, tak, nawet jest taka sytuacja, że mogę mieć ulubioną świątynię i tam przebywać. I to jest piękne, że tak właśnie Pan Bóg jest dostępny w taki sposób też. Ale dzisiaj Słowo Boże też mówi, nawet bez tego, ale po prostu Słowo Boże dzisiaj mówi, że Bóg jest dla nas ucieczką i siłą. Nie ucieczką też po to, żeby się schować, ale też i siłą po to, żeby zwyciężyć. Jest to mocą i pomocą, najpewniejszą pomocą. Zobaczcie, tu jest napisane, najpewniejszą pomocą w trudnościach. Więc to taka może zachęta, że jak już ci się wydarzy coś trudnego, to może zanim zaczniesz słuchać rad siebie samego i sąsiadów dookoła, to może właśnie warto pójść od razu do Boga. Bo bardzo często słyszymy to, nie? No, Bóg jest moją ostatnią deską ratunku. Niech będzie pierwszą. Po prostu niech będzie pierwszą. I to, bo On jest najpewniejszą pomocą. Ile ci ludzie musieli przecierpieć na swojej drodze, bo się nie sprawdzały te rady i dopiero Bóg dał rozwiązanie, tak? No bo On właśnie daje. Przeto nie będziemy się bali. I zobaczcie, jeżeli już ta postawa nasza jest taka, że jest Bóg moją ucieczką i moją siłą i najpewniejszą pomocą w trudnościach, no to zmniejsza się ten poziom lęku albo w ogóle tego lęku nie ma, w zależności od tego, jak jeszcze na jakim etapie ufasz Bogu, tak? Im mniej ufasz, tym jeszcze więcej się boisz, ale kiedy będziesz coraz bardziej ufać, ten poziom lęku będzie się zmniejszał. I to jest takie piękne, nie? Choćby zatrzęsła się ziemia, góry zapadły w otchłań morza, no wyobrażacie sobie takie, góry zapadły się w otchłań morza, no to co musi się stać, nie? Choć mamy takie sytuacje w życiu, tak? Że są takie sytuacje i takie trudy, o których też wczoraj no, dzieliliśmy się tym, co spotkaliśmy na te sytuacje trudne na rekolekcjach. No i to takie przebywanie w Bogu, nie? Że nurty rzeki rozweselają, jest to Boże, najświętszy przybytek Najwyższego. Czyli właśnie, no, jeżeli jestem miejscem Boga, ja jestem świątynią Boga i jestem dla Niego miejscem Jego przebywania, no to i ono się nie zachwieje, a Bóg je wspomoże o świcie. Nawet jeżeli dzisiaj mi nie wyjdzie, to jutro Bóg znajdzie rozwiązanie. I dokładnie mieliśmy z tą sprawą, którą was prosiliśmy. Wieczorem kładliśmy się z trudem, a o świcie na modlitwie osobistej Bóg dał nam odpowiedź i rozwiązanie. Pan zastępów jest z nami, On jest naszą obroną. I tak niech będzie właśnie. Niech ten dzień też będzie takim dniem, kiedy będziesz i doświadczać tego, że Bóg jest z tobą i że jest twoją obroną. I On cię wspiera i wspomaga. I w tobie przebywa. Amen. Chwała Panu. Kochani, mamy drugie czytanie dzisiaj, bo jest święto, więc z 1 Koryntian 3 rozdziału też o świątyni, że to my jesteśmy właśnie tą świątynią Boga. Bracia, wy jesteście Bożą budowlą według danej mi łaski Bożej. Jako roztropny budowniczy położyłem fundament. Ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje.
Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Oto Słowo Boże. O, Tobie, Panie. Czy co, przyszła mi teraz taka myśl bardzo mocna? Mocna, ale bo to zdanie tak dzisiaj do mnie trafiło, nie? Bo to jest wszystko jasne. Fundamentem jest Jezus, nie można innego. Paweł mówi, ja kładę, tak, bo on kładzie fundament wszędzie, gdzie jedzie, mówi o Jezusie, Chrystusie, głosi, przepowiada, modli się, tak, o tych ludzi, ale potem oni muszą już dalej, no Bóg daje ten wzrost też przy pomocy jakichś ludzi. Ja teraz pytam, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? No to już mamy jedno. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Tu nie chodzi o to, że ja teraz mam niszczyć drugą osobę, żeby Bóg mnie zniszczył, ale może też być, że ja niszczę samego siebie. Przez grzech, przez to, co było właśnie wczoraj. To wczoraj się, warto do wczoraj wrócić. Wczoraj to jest poniedziałek, powiemy. Tak. Którego wczoraj było? 8 listopada. Do 8, czyli do wczoraj odcinek 407 to będzie. Warto byłoby tam wrócić do 407 odcinku i jeszcze raz przeanalizować te słowa, czy w ogóle do słów, tylko z telefonu sobie wziąć słowa wczorajsze właśnie i poczytać. No bo teraz zobacz, przecież nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was. To jest konkret. Kościół cię go nauczał, może na bierzmowaniu to słyszałeś, na przygotowaniu, czy kiedyś później jestem świątynią. Okej. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, czyli raz ja mogę niszczyć drugiego człowieka i mój grzech będzie go niszczył, ale ja też mogę niszczyć samego siebie. Czyli tu w jedną i w drugą stronę mogę sobie zadawać po prostu ból. Albo ktoś mnie może zniszczyć, albo może zniszczyć samego siebie. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. I wiecie co? Mnie bardzo dotykało na tych rozmowach z ludźmi właśnie to, ile tych świątyń Boga było poniszczonych. Teraz możemy sobie zadawać pytania, skąd tyle rozłamów, skąd tyle chorób, skąd tyle cierpień, no ale może właśnie niszczymy świątynię Boga. I z tym was zostawiam. Amen. To nie tyle od razu. Aklamacja, nie? Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki. No tu mamy porównanie z drugą księgą Kronik. Amen. Wybrałem, uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam na wieki. Więc amen. Trzeba sobie zdać sprawę, że jestem wybrany i jestem też uświęcony. Czyli ze strony Boga te dwie rzeczy zostały mi dane. Wiadomo, w Kościele teraz pytanie, czy ja z tego skorzystam, czy ja z tego nie chcę korzystać i to odrzucę, czyli postanowię zniszczyć tą świątynię. Ale po stronie Boga jest to, wybrałem i uświęciłem Ciebie jako świątynię. Po co? Aby moja obecność trwała tam na wieki, czy Bóg mówi, ja chcę na zawsze tam mieszkać. Ja chcę w Tobie, czy Pan musi Cię kochać, mnie kochać, że On chce w Tobie, we mnie mieszkać na wieki, nie na chwilę. Amen? Więc nie niszcz tego Jego mieszkania. Amen. I Jan, drugi rozdział, poprosimy. 13-22. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni. Także baranki i woły porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi Żydzi zaś na to rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział. Uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste. Dla mnie jest przepiękny ten fragment, bo ja w swoim życiu miałam parę takich momentów, że przeżywałam taką gorliwość o dom Boży. No bo tutaj są woły, baranki, gołębie, sprzedawanie, czyli zajmowanie się w świątyni tym, co nie jest w ogóle jej celem, co nie jest celem, żeby sprzedawać, tylko tam jest cel przebywać tylko z Bogiem, tak? Czyli jeżeli fundamentem i głową jest Chrystus, to właśnie jest to skupianie się na Chrystusie, a nie na czymś innym. I mnie wiele razy przeżywałam taką właśnie gorącą gorliwość, że nie doświadczałam tego skupienia na Jezusie i na Jego Słowie i na tym, co On powiedział i jak On żył. I nie było tej nauki, jak żył Jezus Chrystus i jak ja mam żyć według tego, jak powiedział Jezus Chrystus. Tylko takie rozproszenie myśli, rozproszenie na drodze, takie nieukierunkowanie, takie dużo działań, ale tak nie wiadomo, do czego one miały wszystkie służyć tak naprawdę. I mnie to bardzo tak denerwowało. I miałam takie momenty, ale też ta gorliwość o dom Twój, Pan Bóg to tak też przekierował właśnie na ewangelizację i dał mi tę drogę tutaj, żeby właśnie troszczyć się o tych ludzi, do których mnie posyła, wśród których mnie stawia i to jest też mój dom. Znaczy tak, ten dom, o który ja się staram, skoro idziemy właśnie, tak jak Słowo Boże pokazuje, że jesteśmy świątynią Boga, no to ja też troszczę się o ten dom. Troszczę się o tego drugiego człowieka, tak? Żeby poznawał Boga, żeby miał z Nim relację, żeby mój mąż miał relację z Bogiem, piękną i wspaniałą, żeby nasze dzieci miały relację z Bogiem, żeby nasi przyjaciele i bliscy i żeby ludzie w naszej rodzinie mieli relację z Bogiem. I dalej tam, gdzie Pan Bóg stawia nas, w kursach, rekolekcjach. I tutaj ta rozmowa Jezusa z Żydami, że właśnie Jezus myślał o świątyni swojego ciała, myślał o swoim ciele i to po prostu dla mnie jest potwierdzenie tego, że Bóg stawia nas tak bardzo wysoko, że czyni z nas właśnie świątynię, miejsce Jego przebywania. Jezus siebie nazwał świątynią. Skoro mamy być taki jak Jezus, być taki jak Jezus, tacy jak Jezus, to mamy być tą świątynią. I to jest, to daje mi taką właśnie pewność. No i ostatnie zdanie mnie porusza, że kiedy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli. I Pismu, czyli to, co było właśnie napisane w Słowie, i uwierzyli Słowu, które wyrzekł Jezus. No, dla nas dzisiaj, no to jest i Pismu, które właśnie Bóg wypowiedział do nas. I to jest takie przepiękne, że oni właśnie uwierzyli Słowu, poszli za Słowem. No i to jest to, co ja chcę robić, co my robimy, do czego was też zachęcamy. I wczorajsza aklamacja też to pokazuje, tak? O tym trwaniu w Słowie i trzymaniu się mocno Słowa. Mocno. Tu się trzeba naprawdę mocno dzisiaj chwycić Słowa, żeby zrobić kolejny krok dalej w wierze i w tej relacji z Bogiem. Amen. Amen. Chwała Panu. Jeszcze tylko dorzucę do tego, no tutaj jak te woły, baranki, gołębie, to wszystko, co tam było, bankierzy, w świątyni byli. No, jeżeli ta świątynia jest obrazem tej świątyni, którą my jesteśmy, no to właśnie pytanie, co jest wewnątrz mnie, nie? Czyli pytanie jest o to, co jest pierwsze, bo oczywiście będą też gołębie, będą baranki, będą woły, będzie obiad, będzie śniadanie, będą opłaty i będą jakieś tam osoby, problemy, praca. Ale pytanie, co jest pierwsze, nie? Czy pierwszy Bóg jest? Czy umiem się w moim wnętrzu, w sobie spotkać z Bogiem, w moim sercu z Bogiem, czy jest dla Niego miejsce i czy umiem się z Nim spotkać, więc dzisiaj Bóg nas zaprasza do środka. Ale nie artroskopią. Amen. Więc Ojcze, wielbimy Cię i błogosławimy i prowadź wszystko, Panie, według Twoich zamysłów. Daję Ci świątynię naszych ciał. Panie, ucz nas życia w świętości. Ucz nas właśnie wyganiać to, co zbędne, aby ta gorliwość o dom Twój była, Panie,
i żebyśmy tylko nie utożsamiali budynku Kościoła z Tobą, ale żebyśmy zaczęli swoje życie utożsamiać z Tobą i przebywaniem Ciebie, a to nas zupełnie w inne miejsce przestawi. I bądź, Panie, uwielbiony i wywyższony. I Tobie wszelka chwała. Duch Święty, ja też się chcę poddawać Tobie, byś Ty mocą swoją oczyszczał moje całe wnętrze z tego, co jest nieświęte, co nie pochodzi od Boga i nie należy i nie zajmuje miejsce dla Niego, które jest przeznaczone. I Duchu Święty, oczyść mnie właśnie, by we mnie było jeszcze coraz więcej miejsca dla Boga, coraz więcej miejsca na to przebywanie Boga we mnie. I też właśnie dotykaj nas wszystkich, każdego z nas dzisiaj, Duchu Święty, dotykaj, oczyszczaj tak, jak potrzebujemy, tak, jak też pragniemy. I tak jak Ty to uznajesz, tak jak się Tobie całkowicie, Duchu Święty, poddaje, bo to Ty jesteś mądry, Ty wiesz, co zrobić. Ty widzisz więcej niż ja. Ty widzisz wszystko i wiesz wszystko o mnie. I ja się Tobie dzisiaj, Duchu Święty, poddaję, byś mnie oczyszczał, bo chcę być miejscem przebywania Boga, wspaniałego, cudownego, jedynego. Amen. Amen. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Bożego Świętego Dnia. Jeszcze raz odsyłamy do odcinka 407. Pa, pa. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,